W latach 2012-2015 samorząd województwa wielkopolskiego w partnerstwie z Politechniką Poznańską realizował projekt Czas Zawodowców – Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe. W projekcie wzięło udział ponad 10 tysięcy uczniów szkół kształcących zawodowo oraz 184 nauczycieli. Ruszyła nowa edycja projektu. Czas Zawodowców BIS jakby jest kontynuacją poprzedniego projektu. Chodzi o to, żeby szkolnictwo zawodowe w całym zakresie uatrakcyjnić, żeby pokazać nowe metody pracy, żeby pokazać coraz lepszych przedsiębiorców, żeby ci przedsiębiorcy współpracując ze szkołą zatrudniali również tych najlepszych naszych uczniów. Szkoły będą kształcić w zawodach, na które jest zapotrzebowanie w regionie, a przedsiębiorcy nie będą mieli problemów ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanego pracownika. W tej edycji uczniowie skorzystają z płatnych staży zawodowych, które lepiej przygotują ich do wejścia na rynek pracy. Przewidujemy przyjąć ponad 10 tysięcy uczniów ze szkół techników z Wielkopolski. Tutaj będą uczyli się uczniowie w ramach zajęć uzupełniających w 12 przynajmniej zawodach. Zajęcia w laboratoriach będą odbywały się w 3 lokalizacjach na terenie Wielkopolski – Poznaniu, Kaliszu i Pile. Podczas zajęć uczniowie będą mieli dostęp do nowych technologii. Na pewno młodzież jest zaskoczona tym, co dostaje w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej. Młodzi ludzie wchodzą w cykl pracy agencyjnej. Realizują indywidualne projekty i projekty w grupach, w teamach kreatywnych. Od realizacji drobnych projektów graficznych, plakatów, ulotek, stron internetowych, po kręcenie klipów, po kręcenie produkcji na greenboxie, po badanie tych projektów pod kątem neuromarketingowym, czy te projekty są nie tylko ładne, ale także przede wszystkim skuteczne. Niektórzy uczniowie po odbyciu praktyk w laboratorium chcą się dalej kształcić na wybranym kierunku. Czas Zawodowców, ten projekt bardzo był takim strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi właśnie o zapotrzebowanie na kształcenie w konkretnych zawodach. W ramach projektu planowane jest również doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zostaną zorganizowane kursy kwalifikacyjne i szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczniowie i nauczyciele otrzymają też wsparcie informacyjne za pośrednictwem systemu Zawodowcy.